Ej, ale dobra. Przerażające. Tam jest jakiś mocz. To nie jest mocz. Odebrałeś całkowicie powagę temu miejscu, w tym momencie. Nie mogę, nie mogę. Plecy! Kurde, farfocu, zostaw nas. Idę za ciebie, spokojnie. Goj mnie. Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z Palionowa. Oczywiście startujemy w tym moim cudownym korytarzu, w którym oczywiście zawsze startujemy, bo co? Bo tutaj jest najlepszy korytarz. Dzisiaj, słuchajcie widzowie, nie ma co przedłużać akcji, ponieważ... Już myślałem, że tu jest jakiś X, ciągle mi się tutaj respią, jest ich tutaj naprawdę mega dużo. O, patrzcie, tam na przykład sobie stoją na moście, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj muszę pokazać Palionowi kilka rzeczy. Powiedziałem mu już, szepnąłem mu na łóżko, że mam X'a 2.0, że jest to dobry X, którego jestem w stanie kontrolować, więc musimy mu to pokazać, a dodatkowo musimy mu pokazać również miejsce, w którym tata hejtera wraz z hejterem klonują X'y i miejsce, w którym je w ogóle produkują, bo to wszystko odkryliśmy. Oczywiście widzowie, łapka w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Kto zostawia łapkę w górę, ten zdaje szkołę szybko. Naprawdę, tak to działa. Dobra, lecę do Paliona, tutaj przeleźliśmy się szybko górą, tak żeby tutaj, prawda, nie biec, bo mnie tutaj wszyscy pobiją. Dobra, lądujemy, jesteśmy u niego na chacie. Co ty tam robisz? Jak ty tam wyszedłeś? Ty jesteś jak papuga na takim kiju. No wiesz, tego. Pan nawet mówi, ta papuga. Co ty gadasz? Już do ciebie idę, tylko potrzebuję tego. Zaschło mi w gardle. I dlatego pijesz mleko. Pij mleko, tak. Będziesz wielki, no i... Idę do ciebie, dobra tostu, dzień Zapraszam. Dobry! Mam nadzieję, dzień że dobry. Się czekaj, oprowadzisz mnie po rzeczach, których jeszcze nie widziałem. Ja bym tu do ciebie odłożył kilka syfów, które mam we ekwipunku. Dużo mam głowę. Dobra, słuchaj, no to czekaj, muszę ci to pokazać, tylko nie krzycz, dobra? Bo już to pokazałem kilku osobom, ale tobie jeszcze tego nie pokazywałem. Ale słuchaj, dzisiaj ci wszystko wytłumaczę. Tak, przejdziemy przez tą chronologię, po prostu przejdziemy przez tą historię, jak przez książki Jana Brzechwy. To jest coś złego. Patrz. Co to? No tak się składa, że w momencie, w którym my wróciliśmy ze świata X, nie? Tak musimy się dosyć dawno cofnąć. No to jakby X założył mi taką głowę Y na łeb. Debilizm. Możemy tak to nazwać. Ale słuchaj, sprawa jest taka, że on jakby widział moimi oczami, a to co mam na głowie to są okulary anti-X, dzięki którym kontroluję to, że on nie może na mnie patrzeć. W sensie nie może patrzeć moimi oczami. Okej, dobra. Bo tak fajnie, normalnie to on by wiedział, że my teraz rozmawiamy, a tak to nie wie dzięki temu. Fajnie to wygląda. Fajnie? No takie okulary raczej bym powiedział, że... Gadżeciarz jesteś, gadżeciarz. Prawda, Louis Vuitton, czy jakieś takie, no nie wiem. W każdym razie, słuchaj, muszę ci pokazać... Wydaje mi się, że masz jakieś złe nowiny, bo tak gadasz. Nie, właśnie, ja mam bardzo dobre, chodź, zapraszam, pokażę ci kilka rzeczy. Musimy tylko uważać tutaj na tych, prawda, świstaków, co wybiegają z tymi X-ami. Dobra, tu zapraszam, lecimy. Dobra, jesteś tu, halo, gdzie ty jesteś? O, nie! Zapraszam, co za drzewem się chowasz. Bardzo ty się wyprawił, jaka impreza, widzisz to? Zabijam. Impreza w studii, nie zaprosiłem. Szybko poszło. Dobra. Zapraszam tu na dół. Chodź. Idziemy na dół, idziemy na... Co tu jest? Co to za zejście? Nie byłeś tu? Mnie nie było. Dobra, to co, jak ty zobaczysz, co tu się wyprawia, to że tak powiem, oszalejesz. Klikam przycisk. Zapraszam za mną, szybko! No i nie zdążyłeś, musisz klikać przycisk. Dobra, ja kliknę. Ale gdzie tu się klika? Zapraszam. Dobra, jeszcze raz ci kliknę. Dobra, dzień dobry. To odkryłem tutaj, takie coś, że tutaj sobie, prawda, żyje X, ale odkryłem też, że tu pod łóżkiem skrywa takie rzeczy. W sensie tutaj tata hejteraz miał z tym hejterem tutaj takie coś i oni z tego korzystali. Nie wiem, czy dalej z tego korzystają, ale tu się dzieją niezłe rzeczy. Ogólnie znalazłem maszynę, która Willa klonuje. Willa szefów, klonowanie. No zaraz do tego przejdziemy, dlaczego to jest napisane Willa szefów, ale tu jest do klonowania. On tutaj może klonować te X-y. Tu patrz, tyłu jest nawet wszystko opisane, widzisz? Ale jakie to jest... Wow, jak to wygląda! Anty-X-y, okulary, czyli to, co ja mam tutaj, nie? Dlatego musiałem ci o tym powiedzieć. Anty-X-y, mogą kontrolować armię X. X. Anty-X, kryształ, kontrola mutanta. A skąd ten kryształ? Właśnie. No właśnie, nie wiem jeszcze skąd ten kryształ, w sensie jakby tego nie odkryłem. Na dany moment sytuacja jest taka, że nie umiem nadal kontrolować armii X, ale potrafiłem stworzyć armię X-ów 2.0. Ale jaki ładnie narysowany jest ten mutant, ładnie. No ktoś tu nieźle kredą, że tak powiem, pomanewrował, nie? No sobie. Ale tu jest dobra, przerażająca, tu jest co pod spodem, nic nie ma? Nie, no tam właśnie nic za bardzo, ale jest maszyna do klonowania, nie? Możemy tu na przykład sklonować X-ów, ale co nie próbowałem tego jest? Jeszcze. No i jest napisane Willa szefów, ale stary, nie bez powodu jest ta Willa szefów, to jest kurczę. A dlaczego? Ponieważ odkryłem, że w Willi szefów jest maszyna, która produkuje te klony. Nie wiem, czy oni teraz korzystają z tego klonowania, może na początku, ale teraz... Willi szefów jest maszyna klonująca X-y? Tak, i my to o tym nie wiedzieliśmy. Czekaj, założę z tą głową, mi trochę niekomfortowo, tak? Zniszczmy ją! No właśnie, no czekaj, zaraz ci pokażę, co tam się wyprawia, to nie będziesz taki zadowolony. Czekaj, a dobra, chodźmy. Czemu tu jest tyle rzeczy? Ja tego nie widziałem.
Dawno nie gadaliśmy, panie Pawle, no, życie. Ej, a ja wiesz, co się dzieje z Yetim? Nie wiem, co się z nim dzieje. Z Milki? Też nie mam pojęcia. Znaczy, z Milki to... A nie, z Milki wiem, bo ona ma jakieś dwie głowy, to z nim nawet wczoraj gadałem. Co? I co tu się dzieje? Nie wiedziałeś o tym? Nie. No to ona jest teraz taki, prawda, McDouble. McDouble. No, więc... Dobra, zapraszam za mną, lecimy McDouble, tam. McDouble, nie mogę. Dobra, to było śmieszne, to no to ci się udało. No wiem, ja słyszę. Serio, lecimy do Willi szefów? No tak, tylko że tutaj musisz, wiesz, uważny być, nie? Teraz tak, czekaj, lądujemy sobie tutaj na wejściu. Wiem, że moglibyśmy przelecieć, ale ja muszę się pochwalić, że ja mam kartę szefów. No ja nie mam, nie jestem w posiadaniu. Kiedyś miałeś, ale została ci odebrana. Na mocy Willa prawa szefów. No, ten. Co teraz? Dobra, teraz cicho, powoli, żeby kurczę nie było przypało, bo ja nie wiem, czy oni tutaj gdzieś nie krążą, wiesz o co chodzi. Tu trzeba zejść na dół. Tutaj kiedyś rakietę mieliśmy, oni to całe przerobili. Plecy! Kurde, farfoclu, zostaw nas! Idę do ciebie, spokojnie. Bolało, ale wiesz. Bolało, jak spadłeś z nieba? Bo nie ma tam anti-X-ów, nie ma nigdzie, no. Czekaj, bo mnie goni. No wiem, że przeżyj. Nie ma anti-X-ów, bo to w końcu oni przejęli teraz tutaj, my nawet o tym nie wiedzieliśmy, tam nas tu nie było. Przeżyj! Przeżyłem. Kurde, creeper wybuchł! To nie moja wina! Zniszczyłeś mi willę szefa? Serio, jest tragedia, ale bez dobra, jaj. Dobra. Już tu nie chodź, już masz zakaz. Nie jest moja wina. No dobra, chodź tu. Jesteś? Chodź tu. Tu jestem. Ale jest dziura, nie? Przed wejściem. No dobra, już kichać to, stary. Mam armię X-ów pod willą, a ty będziesz mi mówił o tym, że drzwi mam rozwalone. Dlatego! Zatrzymaj się! Cicho, tam nie idź. Tu się tam... O, jest X! Jest ten mutant tam. Widzisz go? O kurde. Ej, ale dobra. Przerażające. Tam jest jakiś mocz. To nie jest mocz. Odebrałeś całkowicie powagę temu miejscu, w tym momencie. Nie mogę. To jest, stary, to jest jakieś dobra, paliwo, wracamy. A nie mocz. To jest jakieś paliwo. Ale słuchaj, stary, ja ci teraz pokażę inną rzecz, chodź. Ale powoli, tylko musimy od innej rzeczy pójść, bo ja się zastanawiałem, skąd się te X-y pojawiają. One się ogólnie respią tutaj gdzieś wszędzie bez przerwy, nie? Mm-hmm. I tak dalej, o, ten na przykład to w ogóle da X-a nie jest podobny. A dobra, taka dziura to nie dziura, ty, to się no nie otworzyło, no wrota nie są dobra, otwarte, no. Zapraszam tutaj do tego miejsca, do tej co dziury. Co to za wagon? Ej, X jest smutny. U góry. A, niech się buja. Dobra, chodź tutaj na dół, bo tutaj jest... No nie tu w wagonie. Jest, no bo nie będziemy jechać do samego końca. Ten tunel ogólnie prowadzi do ratusza. I mi się wydaje, że ratusz jest miejscem, w którym one się tak totalnie jakby pojawiają i się tam jakby stamtąd następuje ich, że tak powiem, rozsyłanie na całe palionowo. Tu w lewo. No tak. Zapraszam. Lagi, mam idę. No w lewo, tu. Tak. Ten tunel odkryłem wczoraj. I ten tunel prowadzi w ciekawe miejsce, patrz, bo tutaj jak ci zaraz to pokażę, będziesz w szoku, dokąd to prowadzi. Możesz strzelać, jak myślisz, dokąd to może prowadzić? Ten tunel? Masz rację. Czekaj, co? Wszyscy powiedziałem. Ale masz rację, jak zwykle. Dobra. Nie wiem, no ja mam wrażenie, że my się wracamy. No to kurczę, dobre wasze orientacje w terenie, powiem ci. Nie, tak szybko, stój! No to... No i zostałeś, kurczę, że tak powiem, pobity. Ja nie mogę, dlaczego akurat ostatni zakręt był taki? Mówiłem, że się wracamy! No i widzisz i teraz... Czyli miałem rację, jak zawsze. No tak, no właśnie, tak było. Chodź tu do mnie szybko. No już idę do ciebie, no wiesz, że... Ty będziesz tym tunelem 3 dni razu. Dobra, chodź tu. A, dobra, no już ich wywołałeś jak wilków z lasu. No, no ale no wybacz, zaraz pilnuję, no co mam zrobić, może to? Nie no, jak ona zauważy, no za nami ruszy armia, nie? Co? Ten! No nie, to jest zły pomysł, żeby to używać w tym momencie. No dobra. Nie, dobra, no już trudno, tam nie pójdziemy, tam jest tyle armii, że oni nas zaatakują. A to jest do tego, do tego moczu, to ja już wiem, widziałem to. Tak, do moczu, no. A, akcja mocz. No tak. Wszystko wiadomo. Tak, dokładnie widzę. Mamy nową nazwę willi szefów. To jest już teraz Willa Mocz. Nie jest zła nazwa, no. No, jest fatalna, masz rację. Nie, byś mówił Willa Mocz bez skojarzeń. No świetnie, nie? No, na pewno. To na pewno nic powie, a, okej. Okay. Nie chodzi o siki. Fajnie. No i fajnie. Nie, no dobra, nie, słuchaj. Idziemy do ratusza? Ty chcesz do ratusza iść? A co, nie? Wiemy, że on tam jest, nie? No teraz nam tutaj nic nie grozi akurat, mamy spokój, że tak powiem.
Nie, słuchaj, jest przypał, bo są takie rzeczy, że to jest tragedia. Ale słuchaj, u ciebie ty ulepszyłeś tego zegarka jakiegoś dziwnego, Bentena żeś ulepszył, tak, nie? Zmieniator X tak zwany. Zmieniator X to się nazywa, no właśnie, myślę, że to może mieć jakieś połączenie. Wydaje mi się, że jak połączymy to razem z EasyX-ami 2.0, to osiągniemy coś wielkiego. Mistrzostwo świata. Dobra, chodź, muszę ci jeszcze jedną rzecz pokazać. To jest ostatnia rzecz, najważniejsza tak naprawdę z tego wszystkiego. Tylko teraz tak, ty idź może w tym momencie pójść do siebie na chatę, dobra? Szybko do siebie. Czemu? Na chatę. Tak, idź do siebie na chatę, ja tam do ciebie zaraz przyjdę, dobra? Dobra, bo to jest dobra. Takie coś, że muszę to przygotować, dobra. Widzowie, lecimy w tym momencie, lecimy do naszej, prawda, tutaj, do naszego laboratorium. Tam się musimy ustawić i przejmiemy na nowo kontrolę nad XM 2.0 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pójdziemy do Pawła i zobaczymy, czy on się w ogóle wystraszy tego X-a. Aczkolwiek on wie, że ja tego X-a mam. Dobra, idziemy w to miejsce, tutaj trzeba się schować, bo tutaj jest, że tak powiem, no miejsce do skitrania się, idealne. Dobra widzowie, a więc mamy, jesteśmy w naszym X-ie 2.0. Dobra, biorę tutaj ostrze X2.0, które zrobiliśmy również na tą walkę. Ono nie jest co prawda tak potężne jak ten miecz, który ma, no Paweł jest w jego posiadaniu, no ale trudno, no też zawsze coś, nie? Dobra, schodzimy tutaj niżej. O! Co ty tutaj robisz? Dlaczego ty się tu wkradłeś? O, jak mnie chciał uderzyć! Wariacie, nie ze mną te numery, masz do czynienia z XM 2.0, to już nie jest tak łatwo. Dobra, idziemy tu i lecimy do Pawła, tylko tu trzeba, no nie, no będę musiał jakoś przejść, bo nie mam tutaj elytry na tym. Właśnie, kurczę, ja nie zrobiłem na tym X-ie 2.0, żeby on miał elytry, a to by się przydało w sumie, byłby, kurczę, bardziej potężniejszy. Dobra, lecimy tu i zobaczymy, jaka będzie reakcja Pawła, czy on się wystraszy w ogóle X-a niebieskiego, który do niego podbiega, czy nie. Dobra, o, jest na górze, dobra, wbijamy się na chatę. Pik, 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 dobra, tu zamykamy drzwi za sobą i lecimy na górę. La li, la la la, la la li, la la li, la la. Dobra, nie, spokojnie. Czemu nie giniesz? Spokojnie, tu. Spokojnie. O, idzie. Tost? To ja jestem tym X-em. Nie umarł. To ja jestem mieszasz tym X-em. Mi w głowie, to... Kontroluję go, rozumiesz? Niebieskie oczy, to miłe oczy. X2.0. Jak kontrolujesz? Czemu ty do mnie mówisz? Jakim cudem do mnie mówisz? No bo ja go mam zdalnie sterowanego, na pilocie jestem. Co? To jak samochodzik w dzieciństwie, co był na normalnie, pilocie. No, ja właśnie tak nie mogę sterować. No i to jest właśnie X, który jest o wiele silniejszy. Mam więcej serduszek, jestem wzmocniony, mam nawet takie ostrze X2.0, patrz. No nie jest to prawda to ten miecz, co ty masz, ale zawsze coś, nie? No, takie dla dzieci. No ten jest słaby, nie, ale nie spodziewałem się, że dała się może zrobić lepszy, nie? Ja go nie zrobiłem, ja go dostałem. A, no to musisz mi dać namiary na osobę, która ci go ogarnęła. To musisz, no dobra, zrobić drugi raz Plionobota. Kogo? Plionobot, była taka postać. I to jest jego miecz? No to było od niego. Co ty gadasz? No naprawdę. Ty go tak długo masz i jesteś posiadany tak potężnej broni? No on cały czas był mnie w Enderchestie. Mhm, no to fajnie. A czarną godzinę, no wiesz, no. A, teraz no i mamy, właśnie. Czarną godzinę, jak widać, bo jak wyjrzymy za okno, to... No, ja nie mogę sterowanego chłopka ma. Kurczę, ale się wystraszyłem. Masz sterowanego chłopka, ja zazdroszczę. Taki robot, taki no. Ale ja wiesz, ale Matrix. Troszkę mi to... No właśnie. No i właśnie, słuchaj, jak to połączymy razem z tym X-em 2.0, to powstanie może X3.0 i stary będzie totalnym, wiesz, totalnym mistrzem będzie, nie? Musimy nad tym popracować, bo to może być mocne. Może to będzie taki zmutowany X, zwykły X, nie mutant, tylko taki wielki gigant X, jeszcze no. Większy niż ja mutant i większy niż mutant stary, X. Musimy nad tym popracować, ponieważ z moim łbem i twoim zegarkiem to... I z moim XM 2.0 i z twoim zegarem. No podołamy, jak to wszystko podołamy. Połączymy, stary, będziemy mieli kontrolę nad najpotężniejszą postacią, jaka była w dziejach Palionowa, rozumiesz? Lecimy. My będziemy miażdżyć tu wszystkich jak leci. Dobra, ja lecę go odłożyć, bo co prawda baterii ma nieskończoność, ale wiesz, lepiej być, że tak powiem, lepiej nim nie chodzić, żeby X mutant nie zobaczył go. Dobra. A gdzie można kupić takiego? Wiesz co, na palionstaj.pl, jak kupicie sobie Breloka, Stipsona, to w zestawie przychodzi X2.0. Dobra, trzymaj się, elo. Dobra, widzowie, wracamy na chatę, znaczy idziemy odłożyć sobie tego X-a na miejsce, do jego, że tak powiem, miejsca ładowania, niech tam sobie siedzi i czeka na jego użycie, a ja się żegnam z wami, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!